Skrecz dobry wszystkim. Mam nadzieję, że mnie słychać. Mam nadzieję, że mnie widać. Halo, halo, halo. Druga strona kamerki. Czy tam jesteście? SP numer 5 w Gliwicach. To znaczy, że mnie słychać. Prawdopodobnie mnie widać. A ja mogę was zobaczyć na czacie dzięki waszym wspaniałym paniom nauczycielkom. Szkoła Podstawowa Łęcka. Hello, SP 134 Kraków. SP 59 Katowice. Klasa 2A. Słuchać i widać. Widać też klasa trzecia, Poznań nas pozdrawia, SP28, SP81 w Łodzi, SP14 Poznań. Witamy Szkoła Podstawowa w Poznaniu numer 11, SP95, SP64, klasa druga, klasa trzecia B, SP42, SP Połajewo, SP2, SP28 Szczecin nawet. Pozdrawiamy, bo ja tutaj też ze Szczecina nadaję. Dąbrowica, klasa druga. Jastrzębie Zdrój, SP6, SP12 Gdynia, SP7 Szczecin, Ruda Śląska 3B, SPK Płonosy, SP34 w Krakowie, ale was dużo, SP Rosochata, SP362 Warszawa, witam Kraków, 3B, 42 również, 205 Łódź, ale was jest, Chorzów SP34, no dobrze, słuchajcie, ja mam na imię Krzysztof, dzisiaj świętujemy urodziny tego kota. Powiem wam, że wcześniej jeszcze SP42 w Poznaniu. Jak zawsze słoneczne SP34 Łódź wita, SP34 Chorzów, Szkoła Podstawowa nr 205 Łódź. No muszę was wymienić, jak jesteście. SP42 w Poznaniu, to jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, że ja wiem, że tam jesteście i że czytam to, co się dzieje na czacie. Więc słuchajcie, dzisiaj będziemy świętować SP, PSP w Starej Kiszejewie, bo wcześniej miałem warsztaty z przedszkolem. I było jak? Było tak. Super. Mam nadzieję, że tu przedszkolaki nie trafiły. Jak trafiły, to będą dalej z nami. Nic się nie stanie. Ale to jest spotkanie dla klas 1-3. Będziemy dzisiaj... O, jakie tutaj w ogóle całuski już są. Ja nie wiem. Rozpłynę się zaraz. Wiem. Koniec tego mówienia. Przechodzimy do akcji, prawda? Słuchajcie. Wy już się ładnie przedstawiłyście wasze klasy SP numer 37, ale mam pytanie na mentimetrze, żeby pięknie napisać, do jakiej rzeki macie najbliżej, nad jaką rzeką mieszkacie, ale pod linkiem, który umieściłem. Pozdrawiam SP 362 Warszawa, druga E, SP 45 Szczecin. O, tutaj już się pojawiła Warta, Odra, Rawa, ale proszę, zrobimy sobie ładną chmurę, żeby było widać. Dziękuję tym, którzy już wpisują. Zaraz udostępnię, będzie widać, jak ładnie się chwalicie. Skąd jesteście? Nad jakiej rzeki? Mamy Warta, mamy Wisła, mamy Odra. Mamy Warta, mamy Nysa Łużycka, mamy Wieżyca, mamy Rawa, Rawa Blues Festival, czyli Katowice. I nie tylko. Prądnik. Mamy też... co tu się dzieje? Biała Łada. Nie znam takiej rzeki, ale brzmi wspaniale. Brawo, brawo. Już tu nam się tych rzek pojawia bardzo dużo. Zobaczcie, jaka ładna rzeka płynie. A dlaczego o rzekach, to zaraz się dowiecie. Jeszcze Białucha, jaka piękna nazwa rzeki. Wspaniale. Ponieważ dzisiaj naszego kota Skrecza, tego, który tutaj jest, zabierzemy w podróż nad rzeki, nad różne rzeki i poznamy różne zwierzęta, które żyją nad rzeką również. Więc jeszcze się pojawia Biała, Pilica, Kaczawa, super, Wilga, jakie piękne nazwy są rzek. Więc dziękuję za napisanie, wszyscy to widzicie. Jeszcze się dopisuje tutaj Wisłok, pewnie. Pamiętam, taka rzeka była Wisłoka, Wisłok, czy to jest Mielec tamta? Tamte rejony możliwe, że tak. No to zobaczcie, rzeki mają różne nazwy, a teraz chciałem, żeby wprowadzić was w klimat. Dziękuję wszystkim, którzy wypełnili naszą chmurę z nazwami rzek. To, o, jeszcze się pojawiła kolejna. Super, rzeka Biała i Białucha, jakie ładne nazwy. To żebyśmy chwilę poczuli klimat rzek. I to jest bardzo blisko tego miejsca, w którym ja mieszkam. SP34 w Łodzi, bardzo witam serdecznie też. 5 sekund tylko. Co to za ryby pływają? Jak?
Wbawiliśmy się w klimat. Jesteśmy w klimacie rzeki, ponieważ dzisiaj nasze urodziny Scratcha będą, to będzie jedno wielkie spotkanie z rzeką i z mieszkańcami rzeki. I żeby rozpocząć tą przygodę, to ja muszę tu szybko coś przygotować, władować plik do ze swojego komputera. Już to robię, ponieważ jak są urodziny, to musi być też kto? Dzień dobry. Jestem super klaunem i teraz udostępniam ekran. To mam kolegę. Kolega mi pomoże udostępniać ekran. Uwaga. Już widzicie mnie dwa razy, więc teraz zobaczycie mnie raz. Waszym zadaniem... O, tu się dzieje, słuchajcie, tu się dzieje. Będę duży. Jestem duży. Mój kolega to jest Maciek. Maciek, co robimy? Mówimy. Nie. Ja będę mówić. O, dobra, słuchajcie. Mam super nos. I ten nos nie zgadniecie, do czego służy. Ten nos jest zaczarowany, że jeżeli dotknę tym nosem, prostokąt zielony, prostokąt fioletowy, wiecie co to prostokąt, prawda? Albo niebieski prostokąt, albo czerwony, to usłyszycie dźwięk. To będzie dźwięk jednego ze zwierząt. Czasami ptaka, a czasami ssaka, a czasami gryzonia, a czasami małego, a czasami dużego, który żyje nad rzeką. Więc zamieniacie się w słuch i spróbujcie odgadnąć, co to za zwierzę. Uwaga, na początku coś łatwego. No to słuchamy. Okej, SP34 kaczka, dzieci pani Urszuli kaczka, dzieci pani Urszuli drugiej też kaczka. No super, brawo. No dobra, to teraz super, macie rację, to było łatwe, prawda? Łatwizna to była. Społeczna szkoła w Budziskach, witamy. Kaczuszka, dokładnie. No to teraz, uwaga, startuje. Mój nos jest super. Okej, mamy tu, jesteście mistrzami. Tak jest, zgadza się. Klasa pani Kasi Żaba, Katowice Żaba, Rawa. Pani Bożeny Żaba, pani Alicji Żejowice, wiemy to już. Pani Joanna, świetnie. Pani Katarzyna, pani Agata, pani Elżbieta. Wszystkie dzieci odpowiedziały, że to żaba. Dobra, pora na coś trudniejszego. Rozgrzaliście się, to teraz słuchajcie uważnie, okej? Okay? Uwaga. O, brawo, dokładnie tak. To było normalnie takie łatwe, że ja nie wiem. A teraz trójeczka, uwaga. Uwaga, jeszcze raz. Słoń nie żyje na polską rzeką, ale dobry ten. Świnia, dzieci pani Wiolety, dzik. O, dzieci pani Katarzyny i klasa pani Kasi. Tadam, uwaga. Coś wam pokażę, ale już nie w tym oknie, tylko w tym. Uwaga. Mam tutaj coś takiego. Przyniosłem z nad rzeki, bo często chodzę na spacery nad rzekę. Co to jest? Jakiś drwal chyba tutaj, albo jakiś stolarz cieśla. Nie. To, co tu widzicie, to są ślady zębów, macie rację. Bobra, to był bóbr, który żyje nad rzeką. Powiem wam, że jak chodzę na spacery, to wiem, gdzie bobry stacjonują. Jak jestem bardzo cicho, to mogę czasem zobaczyć, jak pływają. Dokładnie, to jest konar. Dokładnie tak, obgryziony przez bobra, jego ślady tutaj widać. Więc
Dla tych, którzy nie mieli szansy widzieć jeszcze Bobra, to ja mam taką szybką powtórkę. Bardzo szybko zrobimy wprowadzenie do naszego tematu. Krótki filmik z Bobrem, ok? Jesteście na to gotowi, mam nadzieję. Lecimy. Krótki filmik z Bobrem. Zobaczcie. Tu Bób coś tam zajadł. To jest Bóbr. Piękny Bóbr z pięknym ogonem. Super pływa. Jak zobaczy człowieka, to bardzo szybko czmycha do wody. Jeszcze mam też mojego ulubionego ptaka. Dowiecie się, co jest moim ulubionym ptakiem i jakie dźwięki on wydaje. Możecie sobie w myślach spróbować odgadnąć, co jest moim ulubionym ptakiem wodnym, nad żyjącym nad wodą, nad rzekami, nad jeziorami. I już wam go udostępniam. Ciekawe, czy zgadniecie. Jest bardzo taki trochę chudy. Ma długi dziób. No, zgadujcie, a ja już udostępniam. Lubi ryby. Uwaga. Ha! Myśleliście, że bocian? Może myśleliście, że bocian. A to nie bocian, ani żuraw. To jest mój ulubiony ptak. Jak się nazywa? Brawo. Dokładnie tak. To jest czapla siwa, dokładnie. Ona jak widzi człowieka, to od razu ucieka po prostu. I jej nie ma. Tak to się dzieje. Uwaga. No to jeszcze kaczucha. Wiecie, jak wydaje dźwięki, jak wygląda kaczka krzyżówka? Więc nie będę wam pokazywać. Wiecie, jak wygląda żaba przecież. Więc nie będę wam pokazywać. Ale teraz chciałem wam pokazać pierwszy bardzo fajny projekt Scratchu. Ja go mam tutaj. Lecimy. Ciekawe, czy zgadniecie, co to za zwierzę. Mogę wam podpowiedzieć, że to jest ptak. Dokładnie to jest ptak. Już go tu mam. Udostępniam. Zobaczcie. Takie coś. Co to będzie? Brawo. Projekt. Nie jest bocian, naprawdę to jest czapla, bo to czarne koło oka, więc to jest czapla siwa, taka brodząca. Ale przypomina trochę żurawia też tym, zgadzam się. Macie rację, żurawie też są świetne i bardzo głośne. Czaple tak krzeczą strasznie wtedy, kiedy się je spotka i one odlatują, bo nie lubią, jak ludzie się gdzieś tam krzątają. Można je zobaczyć, jak oglądamy sobie z kajaku świat. Dobrze, to teraz jeszcze jedna rzecz, że wszystkie linki z projektów, które dzisiaj pokażę, na końcu dam jeden link i one się tam znajdują. To dla waszych pań nauczycielek i dla was, gdybyście chcieli projektami sobie popracować i pozmieniać, bo dzisiaj będziemy pracować, będzie jeden link i na tym linku będzie wszystko, co dzisiaj tutaj pokazuję, łącznie z filmami też, żeby te, jakby ktoś chciał zobaczyć więcej o żubrach i, przepraszam, jakich żubrach? O bobrach na przykład, bo bóbr dzisiaj będzie, bobrów będzie dzisiaj bardzo dużo. No dobra, no to teraz jeszcze mkniemy sobie w takie miejsce, żeby trochę o tej rzece się dowiedzieć, ok? Ten link też będzie widoczny w tym, co przygotowałem dla was. Zobaczcie. Musi się załadować, bo zobaczymy sobie troszkę rzekę. Ładuje się. Zobaczcie. Mamy rzekę tutaj. Taką piękną, z góry na dół. I teraz to miejsce, w którym zaczyna się rzeka, to wy pewnie wiecie, że nazywa się, że to jest to źródło rzeki. Jak będziecie sobie mogli z waszymi paniami zobaczyć, to będziecie mogli sobie poczytać, czym jest źródło rzeki, zobaczyć różne źródła rzeki, jak wyglądają. Bardzo fajny materiał, więc źródło rzeki najczęściej jest w górach, czyli w naszym kraju, gdzie są góry? Wschód, północ, zachód czy południe? Gdzie są góry? Że u góry, pewnie wiecie, prawda? Super, dokładnie, na południu. Brawo, dzieci pani Magdaleny, pani Moniki, pani Alicji, pani Anny, pani Katarzyny, pani Urszuli, pani Violetty. Wiecie, świetnie, na południu. Brawo, brawo. Drogie klasy, zobaczcie, po drodze, jak rzeka płynie w dół,
czyli w Polsce z południa na północ. To mija i tworzy kamieńce, żwirowiska górskich potoków. Jak ktoś was był w górach, na pewno widział. Tu też są zdjęcia. Zobaczcie, jakie piękne. Jakie piękne. Tak, tak. Link będzie na końcu i będzie wszystko. Wszystkie linki, które dzisiaj pokazuję, tam będą. Ale mogę go wrzucić od razu, jeżeli ktoś bardzo chce. Nie ma problemu, pani Urszulo. Proszę. Potem mamy koryta potyków górskich. To są wspaniałe, ochładzające latem. Zobaczcie, macie tu opisy zwierząt. Zobaczmy, co to za zwierzę. Pstrąg potokowy i wszystko o nim. Popatrzcie, mamy tu szklarnik górski i opisane, co to za owad. Salamandrę poznajecie, prawda? Mamy też jakiegoś pluszczyka, ale mkniemy sobie dalej. Mkniemy sobie dalej. Są zwierzątka. Mamy rybitwy opisane. Zobaczcie, mamy torfowiska, bardzo ważne. Torfowiska, bo one utrzymują wodę. Mamy łęgi nadrzeczne, mamy wyspy piaszczyste. Mamy starorzecze, czyli takie koryto rzeki, które było wcześniej używane i zmieniło się w czasie różnej erozji i różnych procesów okołorzecznych. Mamy wikliny, z których tworzy się koszyki, które nosicie. Co to za ryba? Łosoś atlantycki. Mamy wilgotne łąki piękne. Wszystko dzięki rzece, zobaczcie. Pkniemy sobie dalej, dalej, dalej. Oj, mamy kąpielisko czynne. Gdzie dopłynęliśmy tą rzeką? Do ujścia rzeki. To jest ujście. Jeszcze tu jakieś raki żyją. Pięknie. I jesteśmy nad morzem. Jesteśmy nad morzem. Więc będziecie mogli sobie rzekę pozwiedzać wspólnie z tą stroną. Bardzo fajna, dużo różnych informacji. O roślinach nawet jest pięknych, rzecznych. Więc zapraszam was do zwiedzania tego, a potem, żebyście sobie poszli do Nysy, nad Nysę Łużycką, nad Wisłę, nad Wartę, nad Odrę, nad Pilicę, nad Prądnik, nad Supraś, nad Kaczawę, nad Wilgę, nad Wierzynę, nad Białą, nad Białuchę, nad Wisłokę, nad Lis Wartę, nad Białą Ładę. Tam, o i nad morze nawet. Tak jak dzieci pani Katarzyny, żeby pozwiedzać właśnie w ten sposób, wymieniłem wszystkie rzeki, które wypisaliście, pozwiedzać w ten sposób różne piękne rzeczy, które można spotkać nad Odrą. No dobrze, to nam się udało troszkę o rzece dowiedzieć. No to teraz chyba jest czas na to, żeby trochę pogłówkować, ok? Mam nadzieję, że jesteście gotowi, żeby pogłówkować. Zobaczymy, zobaczymy. Gdzie ja to mam? Mam to tutaj. I będzie zagadka logiczna. Ciekawe, jak sobie z nią poradzicie. Uwaga, uwaga. Już ją ustawiam. Jest. Dobra. Tylko muszę udostępnić ekran. Dajcie chwilkę. Jest. Udostępniam. No to posłuchajcie. Pirat musi przewieźć na drugą stronę rzeki królika, marchewkę i lisa. Posiada łódkę, która może pomieścić tylko jego i jedno z trzech – królika, marchewkę lub lisa. Na jednym brzegu nie mogą pozostać bez opieki pirata. Lis i królik, bo lis zje królika oraz królik i marchewka, bo królik zje marchewkę. Jaki jest sposób, aby pirat wykonał zadanie? Ciekawe, czy potrafisz rozwiązać tę zagadkę. Zatrzymaj film i spróbuj. No dobrze, słuchajcie. Słyszeliście, mam nadzieję. Było słychać. Mamy pirata. Mamy lisa, mamy marchewkę i mamy królika. Jak pirat zabierze lisa, to królik zje marchewkę. No dobra, ale będzie trudniej. Ha, super, najpierw królika, taka propozycja. Już chyba wiecie, będzie jeszcze trudniej, zamieszamy trochę, bo przecież to jest za łatwe. Tak, to nie może tak być. Mamy urodziny Scratcha, musi być Scratchu. Uwaga, uwaga, pokazuję. Projekt Scratch, żebyśmy mogli to sprawdzić. Super. Najpierw lisa, potem marchewkę, potem królika. Pojawiły się odpowiedzi, poczekamy chwilę. Ha, teraz będzie dopiero zamieszane. Królik, marchew, lis. Odpowiedzi padają. Zaraz sobie to sprawdzimy. Bo mam zagadkę skreczową dla was. I zobaczcie, nie ma tu królika, nie ma tu marchewki, nie ma tu lisa. Co tu mamy?
mamy kapustę, mamy wilka i mamy owce. Przyszedł odwiedzić was kot. Kocie, dzień dobry. Urodziny kota, zobaczcie. Dzień dobry. Uciekaj. I zobaczcie, że co jest, co było kapustą w tamtym zadaniu? Co było kapustą? A, trochę wam zamieszałem, żeby było specjalnie trochę trudniej. Co było kapustą? Super, dzieci pani Magdaleny, pani Katarzyny, marchew. Co było owcą? Brawo, królik, dziękuję, kotek jest słodki, to nawet jest ona. A co było lisem? Znaczy, co było wilkiem? Wiemy, nie? Mamy to. No i teraz możemy przetestować. Wilk, kapusta, owca. Taki porządek, to spróbujmy. Biorę wilka. Ojej, co się stało, jak wziąłem wilka? Owca zjadła kapustę. To co najpierw teraz wziąć? Owce, zabieram owce. Przyjeżdżam. Brawo, udało się. No to co teraz? Chcę zabrać wilka czy kapustę? Wilka. I co muszę zrobić teraz? Kapustę. I git. Zabrać owce, brawo, bo jak zostanie owca, to zjem wilk. Super. I lecimy tak. Mieliście rację. Chyba wam się udało. Bardzo dobrze. Wiecie co? Mój kot chce się bawić ze Scratchem. Takie rzeczy. Więc wam się udało. Ta zagadka i tamta też są w tym pakiecie, który przygotowałem. Więc generalnie jak się udało, to muszą być oklaski. Są oklaski. Brawo. Słuchajcie. Naprawdę kot bawi się ze Scratchem łapką, ale muszę Scratcha ratować, bo jest mniejszy. No dobra, słuchajcie, to lecimy dalej. Teraz przygotowałem dla was coś bardzo Scratchowego. I waszym zadaniem będzie, otwieram już to. Poznajcie dwa bobry żółtego i brązowego. No to teraz koncert życzeń, jak nazwiemy żółtego bobra. Po czym poznaję, że to bobr? Ma piękny ogon bobra i wielkie zęby z przodu. Żółcik. Pierwsza propozycja. Janusz Żółcik Mateusz. Ok. Ja sobie zapisuję. Żółcik Mateusz. Będzie miał trzy imiona. Janusz Żółcik Mateusz. Oj, nawet Miodzio. No dobra, Miodzio. No to teraz drugi nasz bóbr. Jak ma na imię? Wymyślcie imię. O mamo, Czekuś. Czekuś Szaruś. Czekoladka. No dobra, jest nieźle. Uwaga, uwaga. Dobra, słuchajcie, te bobry, jak widzicie, one ze sobą rozmawiają. Ale tylko ruszają paszczą. Jeden mówi. Drugi mówi. I naszym zadaniem jest napisanie tego dialogu. To ma być dialog o rzece oczywiście. Więc teraz uwaga, uwaga. Jeszcze raz Mentimeter. Zaraz zobaczymy, jak nam to się uda. Daję link do Mentimetra. I chciałbym, żebyście spróbowali napisać, zaproponować to, co ma powiedzieć pierwszy... Właśnie, to co ma powiedzieć pierwszy bóbr i naprawdę może być tego dużo, więc ja tutaj startuję i co mówi bóbr numer jeden. Spróbujemy. Proszę tam wejść i dać swoje propozycje. Spróbujemy ich zmieścić całkiem sporo. I zrobimy tak, żeby one naprawdę mówiły. Pamiętajcie, bóbry takie rzeczy potrafią. Zastanówcie się. O, jak nieźle. Dzieje się. Już wam pokazuję, żebyście zobaczyli wasze propozycje. Tadziu, chcesz popływać?
Ale długa ta rzeka. Zbudujemy tamę, idziemy na rzekę. Cześć, jestem Żółtko. Pójdziemy razem popływać. Tadziu, chcesz popływać? Chodźmy na wycieczkę. Czekam. Cześć, jestem Miodzio. Mieszkam nad ładną rzeką Wisłą. Jak się dzisiaj czujesz? Może zbudujemy tamę? Co ty na to? O, ale zimna ta woda. Pięknie, 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 pięknie. No dobra, to ja teraz przeklikuję się tam. Udostępniam ekran naszych super kolegów bobrów. Już to robię. Gdzie są bobry? Tu są przecież bobry. Udostępnij. I wchodzimy sobie do środeczka. Zabieram wasze hasła. Tutaj się pojawiło. Popatrz, jaka piękna rzeka. Super. Wchodzę do środka i wy już wiecie. Chciałbym, żeby nasz bóbr mówił naprawdę głosem, żeby nie wyświetlał, ale że naprawdę mówił. Więc potrzebujemy czegoś takiego, żeby zmienić to w ogóle na język polski. Więc zmieniam na język polski wszystko. Jest polski, dobra. Bardzo dobrze. Jak to mam, to potrzebuję wybrać sobie symulator dźwięków. Symulator dźwięków, głosu. Patrzę. Zbudujmy tamę, żeby łapać śmieci, chyba żeby łapać ryby, a nie śmieci. A, okej, nieźle, nieźle. Więc wchodzę w rozszerzenia i mam tekst na mowę. Hurra, nasz żółw może mówić. Wyciągam bloczek powiedz i mam tu dużo różnych przykładów, więc mamy tak, cześć, to wiadomo, cześć, pisujemy cześć. W taki prosty sposób można to zrobić, wy będziecie mogli stworzyć swoją wersję. Jestem Janusz, żółcik, żółcik, o, pisz, żółcik, Mateusz. Czy to normalne, że może bobry tak mają, że mają takie długie imiona? To ciekawe. Okej, może tak być. I co wtedy? I mówi dalej. Może zbudujemy tamę. Co ty na to? Może zbudujemy tamę. Co? Tamę? Co ty na to? Co ty na to? Okej. Okej. Wiecie, co zrobił kot? Zabrał mi jedną moją trąbkę. Naprawdę. Okej. I jeszcze mamy tutaj. Jestem pyszne jedzenie. Chodź popływać. Okej. Dobra, sprawdzamy. Cześć, przywędrowałem na tą rzekę. Będziemy sąsiadami. O, zbudujemy tamę. Będziemy sąsiadami. Dobra. Mamy to. No dobra. No i teraz, co muszę zrobić, żeby to zadziałało? Klasa pierwsza z Krakowa, SP36. Potrzebuję ustawić sobie, żeby ten głos był głosem bobra, czyli głosem męskim. Niech to będzie, bo to chyba bóbr jest, prawda, a nie pani bobrowa. I jeszcze, żeby był język polski. Tak, układam sobie te rzeczy, mam je. I co teraz? Teraz biorę sobie zieloną flagę. Sprawdzimy, czy działa? Sprawdźmy, czy działa. Uwaga. 3, a bum. Cześć, jestem Janusz Żółcik Mateusz Miodzio. Może zbudujemy tamę? Co ty na to? Będziemy sąsiadamy. Okej, za długo, czyli to, którą część musimy usunąć? Patrzcie uważnie. Cześć, jestem Janusz Żółcik Mateusz Miodzio. Może zbudujemy tamę? Co ty na to? Będziemy sąsiadamy. O, którą część usunąć? Bo potem brązowy zaczyna mówić. Ja myślę, ostatnią, brawo, ostatni bloczek, prawda? I sprawdźmy, czy to ładnie działa. Sprawdzamy. Cześć, jestem Janusz Żółcik Mateusz Miodzio. Może zbudujemy tamę? Co ty na to? No jest nieźle. Jeszcze, imię jest super, to wasze imiona nie zlikwiduje. Może jeszcze to ty na to kolego. Może się uda zrobić, żeby to naprawdę było dopasowane. Cześć, jestem Janusz Żółcik Mateusz Miodzio. Może zbudujemy tamę? Co ty na to, kolego? No dobra, mamy to. Okej. Okay. No to teraz na czacie już, nie na Mentimetrze, proszę dać propozycję, żeby nasz drugi po prostu Jan, drugi bóbr coś powiedział. Wiemy, co mówi ten, to co powie tamten.
Żółcik, a ten drugi się nazywa Czekuś. Czekuś, Szaruś. Okej, już jest pierwsza propozycja. O, nawet, że nie jestem twoim kolegą. To ciekawe. Ta rozmowa będzie się ciekawie rozwijać dalej. O, witaj, nie mam ochoty, jest zimno. Mamy dwie opcje. To zrobimy sobie dwie opcje. Jest to możliwe. Jest to możliwe, żeby zrobić dwie opcje. Kotek, nie porywaj rzeczy. No dobra, on mówi, też jest miły całkiem, więc się przywita pewnie też. Więc idziemy tak. Wchodzimy do tekst na mowę, bierzemy ten bloczek, mówi cześć. Cześć. I w ogóle tutaj dajecie propozycję. Ale to jest piękne, Katowice, właśnie ścięłam olchę. Nie mam drewna, nie jestem twoim kolegą. Mogę zjeść cię na śniadanie. To groźny ten bubr jakiś. Hurra, to samo pomyślałem. Naprawdę, nieźle. Cześć, nie jestem twoim kolegą. Twoim kolegą. Mocno się zaczyna. I potem właśnie ściąłem wysoką olchę. Okej, bierzemy. Brawo, to będzie rozmowa. Właśnie, zobaczymy. Właśnie ściąłem wysoką olchę. Zobaczymy, czy to będzie się mieściło w tej animacji. Więc na razie zróbmy tyle. I jeszcze dajemy sobie zieloną flagę. Jak mamy zieloną flagę, to co wtedy? Sprawdzamy. Patrzcie uważnie na ruch zębów bobrów. Cześć, cześć, jestem Janusz Żółcik i Mateusz Miodzio. Może... Co się stało? Mówią jednocześnie. Dlaczego? Bo tu jest zielona flaga i tu jest zielona flaga. Czy ktoś wie, jak możemy to rozwiązać? Czy są z nami mistrzowie Scratcha? Czego możemy użyć, moi drodzy? Żeby to nam zadziałało, żeby one nie mówiły jednocześnie, bo tego nie chcemy przecież. Kotek, zostaw Scratcha. O, myślicie tam, widzę. Myślimy, myślimy. Co ja mogę zrobić? Może ktoś ma rozwiązanie? Co ja mogę zrobić? Ktoś pisze cały czas. Ja tutaj specjalnie pójdę, żeby było bardziej widać. O. Nawet coś wyciągnę. O, widać bardziej. Ktoś pisze. Nie wiecie chyba jeszcze, co trzeba zrobić. Więc już pokazuję. Mamy coś takiego jak wiadomości. Jak ten bubr skończy, to tamten chce dopiero zacząć. Więc biorę sobie nadaj komunikat, zmieniam to, nowa wiadomość i piszę bubr. Bubr jeden skończył. Jeden, więc bubr jeden. Klikam OK i łączę to ze sobą. Widzicie? On nadaje teraz komunikat bubr jeden, bo skończył swoją kwestię. Idziemy do Czekusia. Czekusiu, ty będziesz tutaj bubrem. Jak otrzymasz wiadomość bubr 1, to wtedy będziesz mówić. Czyli ten skończy, wysyła, przechodzi do drugiego duszka i dostaje. Prościzna, prawda? No to sprawdźmy, czy teraz jest OK. Cześć, jestem Janusz Żółcik, Mateusz Miodzio. Może zbudujemy tamę? Co ty na to, kolego? Cześć, nie jestem twoim kolegą. Właśnie ściąłem wysoką olchę. O, zobaczcie, co trzeba zlikwidować? Chyba już wiecie, co trzeba zlikwidować, prawda? Wiecie, a ta rozmowa to będzie dalej trwała, ale to już będziecie wy mogli sobie ją po prostu zrealizować. No, coś nie widzę. A, bo cały czas jest na czacie, ja nie widzę waszych komunikatów. Brawo, przepraszam was, zablokował mi się czat. Brawo w ogóle dla pani Moniki, dla dzieci pani Moniki, dla dzieci pani Alicji, dla dzieci pani Oliwii, dla dzieci pani Magdaleny tutaj. Super, brawo. I potem będzie ostatnie zdanie, usuwamy. Więc super, wy wiedzieliście, co to jest. Tylko ja nie umiem obsługiwać czatu, bo mi się zablokował. Więc brawo dla was, świetnie, bardzo się cieszę. Mamy pierwszy projekt. Ten projekt będziecie mogli sobie rozwijać, bo... Cześć,
Jestem Janusz Żółcik Mateusz Miodzio. Może zbudujemy tamę? Co ty na to, kolego? Cześć, nie jestem twoim kolegą. No dobra, słuchajcie. Czy znacie taki turniej, jaka to melodia? Ponieważ mam dla was coś, co chciałbym, żebyśmy sobie pośpiewali, bo ile można programować. Zrobimy sobie przerywnik bardzo fajny. Znacie? No to zrobimy sobie teraz też, jaka to melodia. Ja zrobię bardzo niskie tempo. Zobaczymy, po ilu nutkach zgadniecie, ok? Jeśli są przedszkolaki, to nie podpowiadajcie, bo wy wiecie, jaka to piosenka. Haha, uwaga. Udostępniam. A może poznacie po układzie nutek, co to za piosenka. Ha, jest coś taki? Nie, nie poznacie. Dobra, uwaga. Trzy, a bum. Co to za piosenka? Może po czterech nutkach? Jeszcze nie wiecie. Jeszcze raz, cztery nutki. Pięć nutek. Brawo, dzieci pani Joanny. Świetnie, świetnie, dokładnie tak. Teraz będzie bardzo szybko sobie sprawdzicie, czy dzieci pani Joanny miały rację, albo inni, którzy zgadnęli, odgadnęli zagadkę, a po prostu jeszcze nie zdążyli napisać. Uwaga. Okej. Brawo, dokładnie. Była sobie żabka mała. Słuchajcie, spróbujemy zaśpiewać. Zamiast 100 lat Skreczowi zaśpiewajmy, że była sobie żabka mała, ale może nie wszyscy znają tekst cały, więc możemy zaśpiewać jak żabka. Re, re, kum, kum, re, re, kum, kum. Okej, spróbujemy? Spróbujcie zaśpiewać tak, żebym ja to usłyszał nad Odrą. Dobra? Tylko zmniejszę tempo. I spróbujemy. Uwaga. Trzy, a bum. Jak tam? Udało się? Może się udało. Czy jesteście gotowi na to? Bo powiem wam, właśnie młodsi koledzy też się bawili, ale oni potrzebowali wolniejszego tempa. Ciekawe, czy wy potraficie zaśpiewać super szybko. Potraficie zaśpiewać super szybko? Spróbujemy. Zrobimy próbę. Uwaga, przyciągam tempo na maksymalne. 240. Piszecie, że tak. I okejki dajecie. Dobra. Uwaga. 3, a bum. A mi się udało, aż się zdziwiłem. Nie wiem jak wam. Po prostu ja nie wiem. Chcecie spróbować jeszcze raz? Ostatni, więcej nie będzie. No trudne, nie? Zmniejszę tempo. Zróbmy 120, dobra? No, bo to takie ciężko. To będzie wolniejsze tempo. Spróbujemy? 3, a bum. No dobra, słuchajcie. Na połowę, dokładnie. Brawo dla was w ogóle. Kotek, nie zabieraj trąbek. Ja nie wiem, on poluje na wszystko dzisiaj. Dobra, słuchajcie, to nie koniec, bo przecież bo ma urodziny. Znaczy on myśli, że on ma urodziny, a to Scratch ma urodziny. Uwaga, mam dla was jeszcze, bo dzisiaj jest Dzień Bobrów, a nie kotów. Znaczy, przepraszam. Jest Dzień Bobrów w Scratchu. Mam tu takiego bobra. Ten bobr wygląda jak? Jak co wygląda ten bobr? Ja wam powiem, wygląda jak re, re, kum, kum, re, re, kum, kum. Tak jest, dokładnie. Więc macie bobra i ten bóbr może zostać zmieniony, jego kolor, bo wejdziemy w kostiumy i jaki kolor powinien mieć bóbr? Ktoś mi powie, jaki w ogóle kolor powinien mieć bóbr? Brązowy, jasne, to biorę sobie kolor brązowy. Tadam, on jest tutaj. Gdzie jest brąz? Bardziej tu, 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 tu. O, i wrzucam. Mam brązowego... pięknego bobra. Okej, słuchajcie, ten bóbr to jest mistrz i on może opowiadać o rzece różne rzeczy. Więc jak będziecie mieć bobra takiego pięknego, to wtedy jak poznacie rzekę i więcej się dowiecie o mieszkańców rzeki z tego pięknego infografiki o rzece,
to on wtedy może mówić różne rzeczy o rzece. Więc, dzień dobry kotek, ja nie wiem, czy on mi na to pozwoli, ale proszę bardzo, to jest psota, mam nadzieję, że widać. Ja teraz nie widzę kamery, ale to jest psotka, psotka was pozdrawia, psotka mry, 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 mry. O, ona już mnie, teraz mnie chce ugryźć, więc nie. Więc słuchajcie, to jest jeden projekt, który dla was mam, ale mam jeszcze lepszego bobra w Scratchu, specjalnie dla was, ponieważ to jest żubr, który ma super moce. Kto z was gra w Minecrafta? To jest pytanie. Bo to jest bóbr, który ma na dole teksturę prawie jak z Minecrafta. Wszyscy, prawda? No to teraz pytanie numer jeden. Co byśmy zrobili w Minecrafcie, gdyby tam był bóbr i chcielibyśmy, żeby poleciał do góry? Dziękujemy za pozdrowienia. Psota, masz pozdrowienia. Mry, mry. No. A, skrzydła. Inny pomysł. Może jakiś gracz wie, co doczepia się, ale nie. My jesteśmy graczem i chcemy, żeby żółw poleciał do góry. Elytra, super. Inny pomysł. Kotek. Nie wolno. Ja nie wiem. On chyba chce uwagi dzisiaj od was. Inny pomysł. Uwaga, to zdradzam. Przecież w Minecrafcie możecie zrobić balony. Oj, macie latającego bobra, zobaczcie. Jest latający bóbr. Ten bóbr już chodzi w prawo i w lewo. Można go zaprogramować, żeby coś zbierał. Może macie początek do własnej gry skreczowej tutaj. Więc uwaga, uwaga. Wszystkie rzeczy, które dzisiaj pokazywałem i jeszcze będę pokazywać, znajdują się na tej stronie internetowej. Proszę bardzo, tam się znajdują. Ja jeszcze tylko sprawdzę, czy wszystko dobrze. I tam znajdziecie ten projekt też. Tak jest, są. Ale to nie koniec. Ponieważ są urodziny Scratcha, to musimy zakończyć urodzinowo. Więc uwaga, uwaga. Po pierwsze, jak są urodziny, to musi być tort. Więc daję tu torcik i mamy urodziny piękne, to jest jedno, kluczowe. Sto lat, ale uwaga, uwaga. Mamy też miejsce, w którym możecie projekty teraz Scratcha po prostu wrzucać. Ono też jest w tym materiale. Jeden z takich projektów zrobiła Karolina Żelazowska. Ten projekt znajduje się tutaj. Zobaczcie, zrobiła Scratcha Monstera. Scratch to kot. Te projekty można umieszczać w naszych studiach. Mamy studio urodzin scratchowe. Jak zrobicie projekty z bobrem innym, to możecie umieszczać tutaj 100 lat i zrobić projekty i je tu wrzucać. Umieszczać, a jak ktoś robi w Scratchu Juniorze, to jest padlecik i na padlecik też można wrzucać. Więc słuchajcie, naprawdę bardzo wam dziękuję, Sota wam dziękuję, Scratch wam też dziękuję, którego ukryłem, żeby Sota go nie porwała. Tu jest Scratch, pozdrawia was. To jest solenizant, ale pamiętajcie, dbajcie o rzeki, sterujcie nad rzekami, karmcie ptaki tylko odpowiednim pokarmem, czyli nie dawajcie im chleba, starego chleba. Nie, tak nie robimy. Więc bardzo dziękuję, jesteście cudowni. Wasze panie są super szybkimi, szybkie w pisaniu na klawiaturze. Przybijam piątkę. Dziękuję bardzo za wspólne świętowanie. SP Połajewo, dziękuję. Pani Wioletty, dzieci, dziękuję. Pani Beaty, pani Urszuli, pani Marty, pani Wioletty, pani Małgorzaty, PSP Żejowice, byliście z nami na jednym, na drugim odcinku. Bardzo się cieszę. SP59 Katowice, dziękuję. Dzieci pani Moniki. Pani Moniki 1, super. Pozdrawiam z nad rzeki ze Szczecina. Z pięknej rzeki. Pozdrawiam was bobry. Wiecie, że nad moim osiedlem latają cały czas czaple, bo jak jest okres lęgowy, to one latają nad blokami, bo przemieszczają się po jedzenie na inną część łowiska. Więc czaple też was pozdrawiają. Pozdrawiają was
gęgawy, które już powoli się wynoszą, czyli gęsi, pozdrawiam was, kaczki, co ja tam jeszcze widziałem, myszołowy, bieliki was pozdrawiają. Jest w ogóle piękna strona na YouTubie, gdzie można podglądać bieliki młode, które się urodziły w Borach Tucholskich. Dobrze, dziękuję bardzo. Klasa SP36, klasa pierwsza A, klasa trzecia B, SP42, klasa trzecia A, trzecia B, będziecie sprzątać nad rzeką. Brawo! Sprzątajcie, żebyśmy mieli czysto i my i zwierzęta. SP362, dziękuję. SP1A, SP81, SP6, trzecia B, SP28, trzecia B, SP Osiołek Łużycki, SP18 Ruda. Ja to wymieniam, ponieważ wiem, że to ważne, żeby dzieci słyszały, że są zauważone i dlatego tak mówię każdą klasę i na początku i na końcu, bo to jest ważne. Klasa druga z Rochatej, klasa druga B z SP34 z Łodzi, klasa SP95 Kraków. Super, dziękuję pięknie i brawo dostała klasa trzecia B i trzecia A. Super, jesteście wspaniali. Już kończę. SP89 Kaków 1A. Teraz robię zamknij. Miejcie dobry dzień, że tak powiem. I powiem wam do widzenia, pa, 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 pa. Dziękuję. Jesteście super.